Dzisiaj zajmę się po raz chyba piąty Samsungiem Galaxy S2. Zobaczmy, jak daje sobie radę 8-letni flagowiec Samsunga. Na premiery w maju 2011 roku kosztował 2300 zł w sklepach euro, a dzisiaj można taki zdobyć za mniej niż 200 zł. Sprawdźmy więc, jak ten telefon daje sobie radę w 2019 roku. Na początku zaznaczam, że mówię o wersji GTI 9100, ponieważ poszczególnych wersji Galaxy S2 na świecie było przynajmniej 15. Większość z nich oczywiście nie była w Polsce spotykana, bo u nas nie praktykuje się wydawania telefonów specjalnie dla operatorów. W USA już tak, ale tam są tak zacofani, że tam wciąż są telefony z SIM-lokami, więc jednak nie takie średniowiecze w tej Polsce, jak na początku można pomyśleć. W kwestii wykonania telefonu to został on wykonany z plastiku, jak to 90% telefonów, z którymi się dotychczas spotkałem. Telefon występował w trzech kolorach: białym, czarnym oraz różowym. Ten mój jest hybrydą dwóch pierwszych, ponieważ biały ekran się zbił, a zamiennik był czarny. W kwestii kolorów trzeba wspomnieć o tym, że taki biały różni się w pewien sposób wykonaniem od różowego i czarnego. Otóż tamte dwa miały klapkę, która miała nawet sobie wyczuwalną pod ręką chropowatą teksturę. W przypadku białego mamy błyszczący plastik. Patrząc przez pryzmat dzisiejszych telefonów, rzuci nam się w oczy trochę szczegółów. Garb na dole, ogromny moduł aparatu oraz duże ramki. Ale na ramki raczej nikt w 2011 nie narzekał. W końcu w iPhone 4 były zauważalnie większe. Z rzeczy, które można znaleźć na tym telefonie, to odnajdziemy z przodu słuchawkę, przedni aparat, ukryte czujniki, logo, ekran i przycisk Home, a po podświetleniu ekranu resztę przycisków. Na dole znajdziemy wejście micro USB oraz mikrofon, na górze drugi mikrofon i wejście słuchawkowe. Na prawej krawędzi miejsce swoje znalazł przycisk zasilania, a na lewej przyciski głośności i wejście na smycz. Z tyłu aparat z lampą błyskową, głośnik i logo Samsunga nadrukowane na zdejmowalną tylną pokrywę. Warto powiedzieć, że logo w czarnej wersji było fizyczne. Pod tą pokrywą znajdziemy swobodny dostęp do baterii i karty SIM. Po wyjęciu baterii uzyskamy dostęp do wejścia na kartę SD do 32 GB. Tak samo jak w Xperia L przyczepię się do tego, że wejście SIM jest ogólnie dostępne, a to na kartę SD nie. W kwestii wykonania nie wiem co powiedzieć. Niby to plastik i nie powiedziałbym, by dawał on uczucie posiadania produktu premium. W kwestii jego jakości wolałem ten z Xperia L. Przynajmniej jeżeli chodzi o trzymanie go w ręce, bo jakby nie patrzeć, klapka od Xperia L mi pękła, a ta od S2 nie. Dzięki temu, że to plastik, nie widać też na nim tak bardzo upływu czasu. A5 2017 wygląda gorzej niż 8-letni S2. W kwestii ergonomii, jak to w wypadku 4-calowych telefonów bywa, jest bez większych wad. Nie ma problemu, by używać telefonu jedną ręką. W kwestii wibracji są one dosyć głośne, ale to chyba przez domowe naprawy. A no właśnie, biorąc pod uwagę, że nawet taki nieudacznik jak ja był w stanie go rozkręcić, wymienić silnik wibracyjny i skręcić do kupy, zasługuje na dodatkowy plus do tego telefonu. Patrząc na to, jak Jerry z kanału Jerry Leak Everything rozkładał Galaxy S10, to zapewne sam bym tego nie zrobił, a już na pewno bym go nie złożył z powrotem. Wracając do wibracji z S2, to są one inne niż dotychczas testowanych przeze mnie telefonach. Nawet dźwięk mają inny. Nie wiem, jak je opisać, więc opiszę je jako po prostu inne. Telefon ten wydaje mi się być dosyć lekki i rzeczywiście taki jest. Moja chińska waga pokazuje 116 gramów i tyle też waży według GSM Arena. Należy też wspomnieć o tym, że telefon jest całkiem cienki, chyba dzięki zastosowaniu tego garba. Osobiście S2 mi się bardzo podoba z przodu, ponieważ przypomina bardziej serię Galaxy Note od trójki wzwyż, zamiast mocno zaokrąglonych kolejnych generacji Galaxy S-ów. Do tego niecodziennego wyglądu z tyłu zdążyłem się już przyzwyczaić. Ekran, w jaki wyposażono tą galaktykę, to Super AMOLED Plus o wielkości 4,3 cala. Ma on rozdzielczość Wide Video Graphics Array w proporcjach 5:3. Jego PPA wynosi około 217. Piksele niby widać, ale dopiero po przyjrzeniu się. Mi nie przeszkadzały. Został on wyposażony w czujnik światła, bo to w końcu flagowiec. W tamtych latach te luksusy były tylko we flagowcach, przynajmniej w przypadku Samsunga. W kwestii jasności da radę on sobie poradzić z nawet mocnym słońcem, niestety nie da odpocząć oczom w nocy, bo jest zbyt jasny. Do kątów widzenia nie mam żadnych negatywnych uwag. Oprócz tego nie ma on żadnego problemu z okularami z polaryzacją. W kwestii kolorów AMOLEDa do mnie nigdy nie przemawiało to całe przesycenie. Na szczęście można to zmienić, wybierając jeden z czterech trybów ekranu. Dynamiczny, standardowy, naturalny oraz film. Ten ostatni jest za bardzo sprany, a ten pierwszy za bardzo nasycony. Do mnie najbardziej przemawiał naturalny i w tym też trybie ekran będzie działał przez całą recenzję. Ekran jest zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass. Brak liczby na końcu wskazuje zapewne na to, że jest to pierwsze.
Mój S2 ma na ekranie parę pomniejszych rysek i trzy takie większe, ale wszystkie z nich są widoczne właściwie tylko pod światło i jak telefon jest czysty. Właśnie, telefon zauważalnie się palcuje, jeżeli chodzi o ekran. Warto też wspomnieć o pewnej wadzie mojego modelu. Samoczynne wybudzanie się telefonu. Problemem jest przycisk Home, ale co dziwne, nie zdarza się, aby telefon samoczynnie wychodził do ekranu startowego. Jedynie sam się wybudza. I tak, jestem pewny, że to wina tego przycisku, bo po pierwsze, jak się go kliknie mocniej parę razy i zablokuje telefon, to problemu można się pozbyć, przynajmniej na chwilę. A po drugie, taka rzecz zaczęła się dziać dopiero po wymianie ekranu. Mówiąc o używanych AMOLEDach, należy też wspomnieć o wypaleniach. O dziwo, ten egzemplarz trzyma się wręcz perfekcyjnie. Osobiście nie widziałem na nim żadnych wypaleń, nawet na pasku stanu. Widać niewielkie plamy na kompletnie czarnym ekranie, ale rzadko kiedy to widać. Za to ma on problem z niemieckimi granitami, co widać w samym systemie, ale najbardziej widać w Real Racing 3. W kwestii czarnego koloru, jak to w OLEDach bywa, nie jest podświetlany, ale na S2 można zauważyć jego podświetlenie, jeżeli wyświetla tylko czerń, bez niczego innego, i otoczenie wokół jest ciemne. Przy czym tak czy inaczej jest to czerń lepsza niż na LCD, o CSTN nie wspominając. Ekran ten obsługuje co najmniej 10 punktów dotykowych. Pomijając fakt, że nie ma to sensu, to ledwo da się te palce na tym ekranie zmieścić. System na tym telefonie to oryginalnie był 2-3-4 Gingerbread, ale producent uaktualnił go do 4-1-2 Jelly Bean. Warto powiedzieć o tym, że są custom ROMy, które dalej powstają i tak na 8-letnim telefonie może się zainstalować se Androida 9.0. A biorąc pod uwagę ten dopisek oficjal, to S2 ma lepsze wsparcie społeczności niż mój Dailyphone. Smutne. Jeżeli chodzi o funkcje systemu, to zacznę od ekranu startowego. Na początku mamy 7 pulpitów i to jest ich maksymalna ilość, ale można bez problemu je usunąć, a także wybrać ten główny. Pozwala on też na tworzenie folderów zwanych katalogami, w których można zmieścić co najmniej 20 programów, co jest na plus. W Alcatelu można było ich zmieścić tylko 16. Oprócz tego w launcherze jest całkiem sporo animacji, które są niestety długie. Wszystkie aplikacje znajdziemy w AppDrawerze, który fabrycznie jest posortowany przez producenta, ale nie ma problemu, by zmienić go na siatkę alfabetyczną lub listę. Pozwala też na ukrywanie aplikacji. Ma widget z pogodą, który mi się nawet podoba, ale trąci już trochę myszką. Można też włączyć pogodę na ekranie blokady. Zabrakło wyszukiwarki aplikacji, jakby to było komuś potrzebne. W ustawieniach jest też tryb ułatwienia. Oprócz tego znajdziemy też możliwość zablokowania wszystkich powiadomień i otrzymywania połączeń tylko od wybranych numerów. Samsung uraczył nas możliwością zmiany wzoru i intensywności wibracji. Można także zmienić czcionkę i włączyć Smart Stay, czyli że ekran się nie wygasi, jak będziemy na nie opatrzeć i jak telefon nas będzie rzecz jasna widział. Można zmienić też czas podświetlania przycisków dotykowych. Jest też tryb oszczędzania baterii, o którym powiem w sekcji baterii. Z wad jest całkiem spora ilość bloatware'u, który dzisiaj nie działa i usunąć go nie można. A warto wspomnieć o tym, że 16 GB pamięci S2 rozwiązano w podobny sposób co na Xperia L, jednakże tutaj mamy 2 GB pamięci na aplikację, co w jakiś sposób mi wystarczyło. Odinem można tę pamięć repartycjonować, ale wtedy trzeba zainstalować custom ROMa, a doświadczenie podpowiada mi, że niezbyt dobrze sobie z nimi radził. I tak jak poprzednio, głównym źródłem aplikacji do tego systemu było APK Mirror. W sklepie Play coś tam jeszcze jest, w przeciwieństwie do sklepu Samsunga, którego nie mogłem nawet uruchomić. Telefon obsługuje sporo gestów, chyba jedyny, który ma jakiś sens, to ten do przyłożenia telefonu do ucha w celu wykonania połączenia. I został jeszcze do omówienia pasek stanu. Powiadomienia są podzielone na trwające i zwykłe. Mamy tam też 9 skrótów, których zmienić nie mogłem. Jest suwak jasności z możliwością włączenia jasności automatycznej, a to na spory plus. Ale jednej rzeczy do dzisiaj nie zrozumiałem. Dlaczego za każdym razem, jak wysuwam ten pasek stanu, to musi być ta animacja? I na końcu trzeba powiedzieć o tym, że to jeszcze te mroczne czasy, kiedy zamiast przycisku wielozadaniowości był przycisk menu kontekstowego. Wielozadaniowość wywołamy tak jak na L5, przytrzymując przycisk Home. Na plus jest tam przycisk do zamykania wszystkich aplikacji. Jest też menedżer zadań, który pozwala na czyszczenie pamięci RAM i to się przydaje. Jest też asystent w postaci sterowania głosowego. Potrafi robić podstawowe rzeczy jak dzwonienie i pisanie SMS-ów po angielsku. Można też ustawić skróty na ekranie blokady i możliwość przeciągnięcia, jeżeli mamy blokadę na pin lub symbol, by poczuć się tak jak w dzisiejszym Androidzie. Na wielki plus należy zaliczyć także preinstalowany menedżer plików. Funkcji jest oczywiście więcej, ale ta sekcja jest o wiele za długa. Ale jeszcze na wielki plus funkcja, której często w Jelly Beanach brakuje, czyli wysunięcie paska stanu w aplikacjach pełnoekranowych. Zacznę najpierw od podzespołów. Procesorem w tym telefonie jest dwurdzeniowy Samsung Exynos 4210 z procesorem graficznym Mali 400 MP4, wspierany przez 1 GB RAM.
O pamięci mówiłem, więc przejdę od razu do wyników z benchmarku. Chciałbym się tutaj odnieść do wyników Xperia L, bo w pasmarku była ona bardzo blisko przeróżnych wersji S2, więc teoretycznie jest ona na równi wydajnościowej z S2. No i problem pojawia się taki, że dwa benchmarki mówią, że S2 jest wydajniejsza, a trzy, że Xperia L. Przy czym nowsze AnTuTu pokazuje wynik na korzyść L-ki, a starsze S-ki. I komu tu wierzyć? No, kiedy się temu przyjrzymy, to zobaczymy, że w przypadku dwóch wyników na korzyść S2 różnica jest mniejsza niż 5%. Dziwi za to spora różnica, jeżeli chodzi o wynik Geekbench'a 2. W historycznym rankingu pasmarka z 1 listopada 2017 roku S2 jest na pozycji 2792 pomiędzy S3 Mini a Acer 3 LTE. Pora wreszcie na test wydajności. Udało mi się w końcu przeprowadzić pełną wersję testu i S2 zachował honor, robiąc go szybciej niż L5 test łatwiejszy. Pokazał on także, że RAM w tym telefonie jakoś daje radę. Gorzej sprawa wyglądała z testem prostszym. Jego wynik to 14 sekund różnicy z Z1 Compact, która miała pełną wersję testu. Z Xperią L ma nazbierane ponad 5 minut różnicy. Co ciekawe, tutaj RAM już nie dał rady i uruchamiał aplikację dłużej. Oprócz tego test ten trzeba było powtórzyć 3 razy. Za pierwszym się zrestartował, a za drugim... nie wiem, niech ktoś mi wytłumaczy, co tu się stało. Skoro skończyliśmy już o cyferkach, to może o działaniu. I trudno mi to opisać. S2 potrafi dosyć płynnie działać w większości aplikacji, ale czasami ma takie dziwne humory, że ma problem z czymkolwiek, co następnie prowadzi do zacięcia. A to z kolei do restartów. Ale restarty te są o tyle ciekawe, że zacząłem je po pewnym czasie liczyć. 4 w jeden dzień. Warto powiedzieć o tym, że S2 nie restartuje się wtedy, kiedy się zaciął, tylko wtedy, kiedy już sobie z tym zacięciem poradzi. Sensu nie ma to żadnego. Od 30 maja naliczyłem całkiem sporo restartów i im dłużej używam tego telefonu, tym bardziej ich liczba rośnie. Jak dla mnie te restarty kompletnie skreślają ten telefon. Tym bardziej jak większość z aplikacji, na których nastąpił restart, nie była wymagająca. W kwestii gier jest chyba lepszy od Xperia L, głównie ze względu na kompozycję pamięci, ale patrząc na takie Subway Surfers mam wrażenie, że działa lepiej. Przy czym najbardziej płynne wciąż nie jest. Oprócz tego działają lusterka w Real Racing 3, na LC jak pamiętam nie działały. W ogóle w Real Racing 3 da się grać po uprzednim pobraniu asetów, bo z tym ma on największe problemy. Crossy Road to ciekawa historia. Włączyło się całkiem szybko w teście wydajności, patrząc przez pryzmat tego, jak się włączało, kiedy chciałem zagrać. Dość około 15 minut i to był dramat. W przypadku social mediów pierwszy plus. Snapchat nie zadziała. Pełnoprawne aplikacje od Facebooka niestety zadziałają. No, da się jakoś z nich korzystać, ale nie polecam. O wiele lepiej sytuacja wygląda w wersjach Lite, gdzie jest tradycyjnie problem z linkami. Twitter jakoś daje radę, ale podobnie nie zalecam korzystać z linków. Instagram też jakoś działa, ale płynny nie jest. W dokumentach Google'a da się pisać. Przy czym zdaje się, że klawiatura Samsunga nie nadąża jeszcze bardziej niż ta z Sony. Ma za to możliwość pisania w T9. Jest jeszcze preinstalowany Swipe, ale działa tylko po angielsku. Wygląda za to na to, że SwiftKey radzi sobie na tyle dobrze, by dało się na tym telefonie w miarę normalnie pisać. Ogólnie korzystając z S2 można dosyć łatwo zauważyć, że jest wolniejszy od Xperia L, jeżeli chodzi o aplikacje, ale za to jest szybszy w grach. Dziwne. Jeżeli chodzi o temperatury, jest źle. Telefon bardzo łatwo można nagrzać do odczuwalnych temperatur procesora. Ogólnie S2 uważam za najcieplejszy telefon, z jakiego przyszło mi kiedykolwiek korzystać. W kwestii USB telefon też zdołał mnie zdenerwować niczym L5, ale o tym powiem w łączności. Kiedy uda nam się go jakoś połączyć z komputerem, prześlemy na niego plik 200 MB w ciągu 30 sekund. Doliczcie do tego 30 minut na znalezienie działającego wejścia USB w komputerze. Ten sam plik z internetu powierzy on w 3 minuty i 30 sekund. Telefon ku mojemu zdziwieniu obsługuje OTG. Niestety ze względu na brak pamięci oraz usunięcie eksploratora plików ES ze sklepu Play nie sprawdziłem, jak dobrze mu to idzie. Zacznę od muzyki. Aplikacja nazywa się Odtwarzacz Muzyki i ma funkcje trochę bardziej zaawansowane niż typowy preinstalowany odtwarzacz. Jedną z nich, jak się nie mylę, powinno być automatyczne pobieranie tagów utworów, ale w 2019 coś nie działa. Za tłumaczenie należą się dodatkowe punkty ujemne. Utwory można wyszukać w folderach, co jest na plus. Jest też plac muzyczny, który jak rozumiem dopasowuje utwory na jakiejś podstawie, zapewne BPM. W opcjach odnajdziemy timer. Nie zabrakło equalizera przez S, który nazywa się Sound Alive. Obok equalizera jest opcja Extended, ale nie umiem jej włączyć. Jest obsługa plików FLAC i to nie tak jak na L5, że tagów nie czytał. Tutaj czyta. Muzyki można słuchać albo po Bluetooth, albo klasycznie po starym, dobrym i jedynym rzetelnym złączu słuchawkowym.
Żadnych obiekcji do słuchania po kablu nie miałem, bo Bluetooth podobnie jak na Alcatelu i Xperii L czasami przerywało, ale chyba w najmniejszym stopniu. I nie było to tak jak na Xperii L, że nagle bez żadnego powodu wyskakiwało Auto French. Z wad odtwarzacza na pewno należy wymienić brak możliwości kontrolowania muzyki z poziomu ekranu blokady. Weźcie pod uwagę, że występuje taki ekran w przypadku symbolu oraz pinu, jeżeli używacie odtwarzacza, który taką opcję obsługuje. Ten od Samsunga nie obsługuje. Podobnie jak na L5, powiadomienie odtwarzacza muzyki znajduje się na samej górze. Na plus jest obsługa przycisków na słuchawkach. Na minus w przypadku odtwarzania losowego nie tworzy on kolejki odtwarzania, co prowadzi do tego, że powtarza on utwory. Przy czym zdarzało mu się to tak często, że zacząłem podejrzewać, że robi to specjalnie. Telefon filmy na YouTube odtworzy w 480p. Z reguły nie ma z nimi jakiegoś wielkiego problemu, czasami zacinają na początku. Ze względu na proporcje ekranu nie wypełniają one całego ekranu, ale mamy do czynienia z AMOLEDem, więc nie ma z tym większego problemu. W przypadku filmów nie z YouTube'a telefon otworzy je maksymalnie w Full HD. I nawet widać różnicę między Full HD a 480p z YouTube'a. Przy czym lepiej nie odtwarzać na nim filmów w 60 klatkach, bo nie da się to oglądać. Z filmami z 4K poradzi sobie tak, że poradzi sobie z dźwiękiem. Wideo już se odpuści. Odtwarzacz pozwala na oglądanie filmów w oknie pop-up. W przypadku obrazów jak zwykle żadnych zaawansowanych funkcji nie ma. W tym wypadku nie ma nawet edytora zdjęć, trzeba go pobrać. A że Samsung Apps nie chciało mi działać, to nie udało mi się to dokonać. Test głośności głośnika wykonałem na Galaxy A5 2017, dlatego że to Samsung oraz dlatego, że pokazywał podobne pomiary do S2. W kwestii wyników to jest on drugi, jeżeli chodzi o średnią głośność i przedostatni, jeżeli chodzi o głośność maksymalną. Jego jakość jest akceptowalna. Powiedziałbym, że lekko gorszy od Xperia L, ale na pewno jest lepszy niż EMPO. O dziwo, po położeniu na płaskiej powierzchni nie jest przytłumiony tak bardzo, by nie było go słychać, a to na plus. Cyferki dotyczące aparatu są wyświetlane teraz na ekranie. I zanim dobrze zaczniemy, to powiem tylko, że aparat w tym telefonie potraktowałem trochę po macoszemu. Za co przepraszam, ale fotografem nigdy nie byłem. Aplikacja aparatu ma sporo funkcji, podobnie jak ta z LG pozwala na edycję skrótów. Szkoda jednak, że zabrakło opcji automatycznego wykrywania scenerii. Na plus opcja wybrania fokusu na makro. Jest także klasycznie wybór scenerii, balansu bieli, wyboru ISO, a także wyboru pomiaru. Oczywiście większość zdjęć zrobiłem w trybie automatycznym, a o obecności trybu nocnego dowiedziałem się po zrobieniu zdjęć. Warto też wspomnieć o tym, że przy wchodzeniu do aparatu telefon zmienia tryb ekranu na dynamiczny lub standardowy. Prowadzi to na przykład do tego, że trawa w wizjerze wygląda na zbyt zieloną i ogólnie zrobione zdjęcie wygląda inaczej niż to, które było widać w wizjerze. A jak te zdjęcia? Jeżeli jest jasno oraz nie robimy zdjęć pod światło, zdjęcia wyjdą całkiem dobrze. Za to kiedy zaczyna brakować światła lub robimy zdjęcia pod światło, pojawia się problem. Nie da się tego problemu naprawić, bo HDR-u nie ma, ale być może pomogłaby na to sceneria zachodu słońca. Niestety kompletnie o niej zapomniałem. Zdjęcia przybliżone wyglądają źle. Są też zdjęcia selfie. Są na pewno lepsze niż na Xperia L, tutaj nie mam wątpliwości. I skończyły mi się komplementy. Jak się postarać, można zrobić zdjęcia makro, tylko żeby ich nie rozmazać. W nocy jest kompletna tragedia. Za to muszę przyznać, że lampa błyskowa z S2 jest chyba najlepszą, z jaką miałem do czynienia. Świeci chyba najmocniej, szkoda, że nie ma aplikacji, która wykorzystywałaby ją jako latarkę. Zdjęcia z tym flashem wychodzą nawet ok. Filmy, które nagrałem tym S2 są w złej jakości, co jest dziwne, bo tym telefonem było nagrywane sekund, a ono wcale nie wygląda tak źle. Na plus nagrywanie w Full HD. Trudno mi ten aparat ocenić, bo mimo wszystko da się tym telefonem zrobić ładne zdjęcia, ale jakby nie patrzeć, warunki w jakich robiłem zdjęcia S2 były dosyć proste i nawet Alcatel bez autofokusa zrobił w nich ładne zdjęcia. Filmy zapamiętałem za to jako o wiele lepsze. Telefon połączy się z internetem poprzez HSPA+, lub Wi-Fi w częstotliwości 2,4 GHz. Raz widział 5 GHz, ale skończyło się na tym, że je widział. Oprócz tego jest Bluetooth w wersji 3.0, a także GPS za GPS-em. W kwestii tego GPS-a to według GPS statusa działa, a według map nie działa. Po geotagach bez problemu widać, że GPS jest zdecydowanie gorszy niż w Xperia L. W wypadku S2 częściej były kwiatki lokalizacyjne typu Bytom czy jakieś pole w województwie opolskim. A jak lokalizacja była bliższa, to i tak w wielu przypadkach była błędna. Raczej nie zalecałbym używać S2 w celach nawigacyjnych. Zabrakło NFC, które zostało potem dodane w wersji i9100P. NFC początkowo w Galaxy S2 znajdować się miało, co można wywnioskować po tym zrzucie ekranu.
Telefon połączy się z komputerem przez złącze micro USB, oczywiście jeżeli planety ułożą się jak należy lub znajdziemy działające wejście USB. Kiedy chciałem wykonać kopiowanie pliku 200 MB, działał tylko hub USB. Dzisiaj planety chyba są ułożone jak należy. Jak nie są, objawia się to tym, że telefon nawet się z komputera nie ładuje. Zaznaczam, że tym samym kablem przy tym samym wejściu przenoszę pliki z aparatu do komputera, a także bez problemu podłączałem Xperia L. Oczywiście telefon też pozwala na rozmowy. Słuchawka od rozmów oraz mikrofon właściwie są ok. Warto powiedzieć, że mikrofon poradził sobie z wentylatorem z Tesco, więc jednak się da. Na plus możliwość wykonania szybkiego oddzwonienia po rozmowie lub wysłania wiadomości. W kwestii internetu to z internetem przez HSPA problemu nie było. Gorzej z Wi-Fi. Na moim Wi-Fi telefon się co jakiś czas rozłącza z Wi-Fi w taki sposób, że jest niby połączony, ale nie pobiera żadnych danych. Pomaga wyłączenie i włączenie Wi-Fi. Podobnie działo się na L5, ale mam wrażenie, że działo się to rzadziej. Jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, domyślnie przeglądarką jest internet i ona jakoś daje radę, ale nie jest najbezpieczniejsza. Jednak kto szuka bezpieczeństwa w 8-letnim telefonie? Można zainstalować Chroma, przy czym trzeba to zrobić z pliku APK, bo sklep Play z jakiegoś powodu pobiera średniowieczną wersję 42, kiedy na Jelly Beanie 71 pójdzie bez problemu. Z wydajnością Chroma jest już gorzej i zaryzykuję stwierdzeniem, że Chroma na tym telefonie używać się nie da. Mówiąc o łączności, warto powiedzieć o tym, że przy włączaniu Wi-Fi lub Bluetooth z paska stanu to pojawia się okno z wyborem sieci lub urządzenia bez wchodzenia do ustawień. Dosyć to wygodne i w telefonach Samsunga chyba znajduje się do dzisiaj. W kwestii SMS-ów nie dostałem ich zbyt wiele, czyli że działają jak należy. Będąc przy SMS-ach, to przy użyciu SwiftKeya pisze się całkiem dobrze, a aplikacja SMS-ów pozwala na personalizację i oznaczanie wiadomości jako spam. Za pracę tego telefonu w terenie odpowiada ogniwo litowo-jonowe o pojemności 1650 mAh. Zanim przejdziemy do różnych paranormalnych rzeczy związanymi z tą baterią, to powiem najpierw o wynikach razy zapięć pasy. Ogólny średni czas działania wynosi prawie 9 godzin przy średnim czasie na ekranie około godziny. Na podstawie 25 pomiarów. Są to dotychczas najgorsze osiągnięte przeze mnie wyniki. Jednakże telefon posiada tryb oszczędzania baterii, który to ogranicza wydajność procesora do 800 MHz, wyłącza wibracje przycisków, w jakiś sposób oszczędza energię ekranu oraz zmienia kolor tła przeglądarki. I co dzięki temu trybowi mogłem osiągnąć? O prawie 2,5 godziny lepszy czas działania i prawie 4 minuty więcej na ekranie. Szaleństwo. No i zaraz ktoś pomyśli, że oceniam baterię, która ma 8 lat. Otóż nie. Bateria ta ma na sobie datę 12 lipca 2016 albo 7 grudnia 2016. Tak czy inaczej mówimy o baterii, która ma prawie 3 lata, a nie 8. Więc jakoś strasznie stara nie jest. A jak szybko naładujemy to wspaniałe urządzenie? No, w ponad 3 godziny. Nie mam niestety oryginalnej ładowarki, używałem ładowarki głównie Samsung EPTA50EW, ale używałem też innych. Żadna z nich, zdaje się, ładowania nie przyspieszała. Najszybciej naładowałem go w 2,5 godziny, przy czym chciałbym przytoczyć pewną sytuację dotyczącą ładowania z 29 maja. Telefon podłączyłem do ładowania o 6.30, poużywałem go z 2 godziny, jak poszedłem spać miał jakieś 29%. Obudziłem się o 13, telefon był gorący i oczywiście nie reagował na żadne polecenia. Podłączyłem ładowania i podłączyłem go ponownie, miał 0%. Warto powiedzieć o tym, że telefon nagle się bez żadnego powodu wyłączył po tym, jak zasnąłem. Później ładował się aż do 18.44, czyli ładował się łącznie przez 12 godzin. Co się wydarzyło między 8 a 13? No ja podejrzewam, że skoro to galaktyka, to kontaktował się on z cywilizacją pozaziemską o własnych siłach. Innego wytłumaczenia nie widzę. Jeżeli uważacie, że wynik 12 godzin mocno zawyża średnią czasu ładowania, to zawyża ją o 22 minuty. Na plus za to przyznam, że dosyć dobrze radzi on sobie z trzymaniem dwustronnego kabla. Za to momentami przy użyciu pewnego kabla USB uważa, że jest w stacji dokującej i włącza zegar biurkowy. Dziwne. Podsumowując, S2 jest taki, jaki myślałem, że jest. Jest nieużywalny w 2019 roku. Jednak pomimo tego, że telefon ten wkurzył mnie w wielu aspektach, to go wciąż lubię. Być może to sentyment. Jednak tak czy inaczej zakup S2 w tym roku bym odradził. Głównie ze względu na te swoje restarty oraz beznadziejną baterię. Ja jako tania kamerka Full HD też się raczej nie nada. Zresztą najprawdopodobniej każdy, kto ogląda tą recenzję, ma telefon, który jest lepszy od niego. Nie rozumiem, po co są jeszcze te podsumowania, nigdy nie wiem, co mam tu powiedzieć. Więc tym zakończę. W następnym odcinku, uwaga, nie będzie powtórki oraz zajmę się telefonem, który właściwie w każdym aspekcie jest lepszy od S2.
a przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje mi się także, że zdołam zrobić tą recenzję jeszcze w tym roku. Przyszła pora na napisy końcowe. Dziękuję, dobranoc. We'll be right back.